Powiedzmy, że stworzymy sobie nowy typ, nową kaczkę. Ok, i teraz powiedzcie mi, co się stanie, jak spytam ją o ten odgłos, który wydaje. Kto myśli, że to będzie kwak, powiedzmy? Nie wiem, że zostanie rzucony wyjątek. Dostaniemy not implemented noise. Nie wiem, czy ktoś się orientuje, dlaczego tak będzie? Tak, tak, właśnie. Dostęp do pól w Javie nie jest polimorficzny. W C++ mieliśmy wirtualne metody. W Java poszła krok dalej i każda metoda jest wirtualna, natomiast dostęp do pól jest taki standardowy, silnie związany z typem, który zadeklarowaliśmy. To jest jeden, mniej więcej, między innymi jeden z argumentów, dlaczego robimy akcesory dla pól. Dlatego, żeby uniknąć właśnie takich pomyłek, jak tutaj miała miejsce. Czyli żeby to zadziałało, musimy wywołać już faktyczną metodę make noise. Trochę ucięło, nie, jest ok. No i tutaj mamy ten sam przykład. Generalnie tutaj można też zauważyć, że metoda się bardzo mało różni od pola w klasie. Różnica polega na tym, że mamy tutaj defa zamiast vala. No i też tak naprawdę mała jest różnica w działaniu, czyli w momencie, jak zadeklarujemy sobie jakiś nowy obiekt, dostając się do jego pola, mamy od razu też taki dostęp polimorficzny, czyli, nie dostaliśmy się do pola animala, tylko po prostu do pola kaczki. Tak, wydaje mi się, że on jest wymagany, wiesz, na 100% nie jestem pewien, ale chyba tak. W tym przypadku chyba tak. A teraz jeśli chodzi o statyczne metody, to sytuacja też ma się dosyć podobnie. W Javie możemy popełnić taki błąd, że zadeklarujemy metodę, że jest statyczna i też będziemy myśleć, że wywoła się nam ta metoda, która nas interesuje, a się okaże, że jest inaczej. Ups, trochę mały monitor jest. Czyli w momencie, jak wywołam teraz make noise. O kurczę. Właśnie, co do tego repla javowego, to musicie też na to uważać. On nie zawsze dobrze działa. Zwłaszcza jak dwa razy zadeklarujemy te same obiekty. Tak, dostaliśmy not implemented noise, dlatego że wywołała się ta statyczna metoda, która była w animal. Czyli, no. Ups, nie Java, tylko skala. Sorki, reset i tak. Jakby to wyglądało w skali? W skali nie ma czegoś takiego jak statyki. Jedyną rzecz, którą mamy dostępną, to są obiekty. I obiekt to jest po prostu jedyna instancja implementacji jakiejś klasy. Poza tym możemy dalej odwoływać się bezpośrednio do, jakby po klasie, do pól tego obiektu. Czyli możemy wywołać make noise. I dostaliśmy kwak. Ale także możemy zadeklarować sobie, że
przypisać tą kaczkę, ten obiekt do jakiegoś pola nadtypu. I teraz w momencie, jak wywołamy sobie to samo, to dostaniemy kwaka, więc tutaj nie ma prawa, nie mamy prawa się pomylić. Po prostu nie ma czegoś takiego jak jakieś inne sposoby dostępu. Wszystko jest, do wszystkiego mamy dostęp polimorficzny, wszystkie metody pola są wirtualne. Teraz odnośnie konstruktorów. W Javie, żeby zadeklarować, że tworzymy jakiś obiekt, musimy zadeklarować konstruktor, a następnie taki dosyć klasyczny idiom, przypisujemy pola do pól klasy, parametry przekazane przez konstruktor. W skali jest trochę inne podejście. Sorry, znowu. Tak wygląda ta klasa w skali. Widać, że nie mamy tutaj gdzieś wyszczególnionych pól. Po prostu konstruktor, deklarując konstruktor, co się dzieje po klasie, też deklarujemy pola tej klasy. Czyli to po prostu mówimy, że to są pola potrzebne do skonstruowania tego obiektu. A poza tym to działa tak samo. Możemy przypisać sobie jakiś tam tonat, powiedzmy. Czym jest S? Tak. To jest też fajny feature. Dobre pytanie. Mamy możliwość interpolacji stringów. Tutaj pytanie było odnośnie tego S-a. W momencie, jak przed stringiem wstawimy S-a, to możemy właśnie przez dolar odwoływać się do zmiennych, do stałych, które są w kontekście ewaluacji. Czyli tutaj mogliśmy się odwołać do name'a i to jest bardzo fajna rzecz. Dzięki temu nie musimy łączyć plusami stringów. To bardzo ułatwia sprawę. Można też robić zagnieżdżone wyrażenia, czyli tutaj moglibyśmy sobie zrobić coś takiego, to też by zadziałało. Tak, to też jest świetne pytanie. Możemy dostarczyć parę rodzajów konstruktorów. Generalnie to się rozwiązuje w ten sposób zazwyczaj, że robi się po prostu, deklaruje się w klasie taki najbardziej ogólny konstruktor, a następnie dostarcza się po prostu fabryki, które nam ułatwiają stworzenie w inny sposób tej klasy. To jest taki najczęstszy pattern. Jest taka koncepcja companion objectów. W momencie, jak mamy naszą, powiedzmy, klaskę, oj, wyczyszczę to. Mamy tą naszą klasę i teraz chcielibyśmy jakiegoś standardową jakąś kaczkę stworzyć, powiedzmy. I powiedzmy, żeby jeszcze zakwakała. Czyli może właśnie, to w tym momencie stworzyliśmy sobie companion object dla tej naszej klasy. To można na to patrzeć jak taką zwykłą fabrykę. Po prostu w skali raczej się nie nazywa tego, powiedzmy, duck factory, tylko się nazywa taką samą klasą jak klasa, dla której robimy tą fabrykę. Czyli możemy tutaj dopisać jakieś inne konstruktory. Można też w klasie zadeklarować y,
taką metodę, chyba this po prostu. Ups. To chyba już bez tego się pisze, tak. Wow. Jest jeszcze możliwość overloadowania przez zadeklarowanie metody this w środku klasy, ale teraz przyznam, że za często tego nie używałem i to też jest raczej standardowym takim patternem jest używanie tych fabryk. Okej. Tak, można też stosować defaultowe wartości. To jest też fajna rzecz. Robi się to w ten sposób, że po prostu po deklaracji pola piszemy sobie jakąś defaultową wartość. I generalnie to tak samo działa w przypadku metod, czyli też w metodach możemy robić jakieś defaulty. I jeszcze jedna rzecz, która jest poza defaultami, to jest to, że możemy się odwoływać do metod przez nazwę, czyli możemy sobie zadeklarować, że wywołamy metodę m i w b wstawimy 1, a w a wstawimy 2. Czyli nie musimy się trzymać tej kolejności, która jest zadeklarowana w metodzie i to jest bardzo przydatne, użyteczne w momencie, jak mamy bardzo dużo pól, albo kiedy mamy taki dosyć enigmatyczny typ, na przykład mamy jakąś flagę boolean. Warto powiedzieć, że jakaś tam wartość jest true lub false, niż po prostu napisać false, bo to nic nie mówi tak naprawdę. Tak, to jest konieczne. Opcjonalne jest deklarowanie typu zwracanego. Czy zawsze musi być nawiasy? Jeżeli nie ma argumentów, to nie muszą być nawiasy. A przy definicji? Przy definicji też nie muszą być. To jest też dobre pytanie. Argumentem metody może być funkcja. To jest czym się różni funkcja od metody? Metodę deklarujemy przez defa, pisząc po prostu def, tak jak w Javie. Natomiast funkcję definiujemy w ten sposób, że mówimy, co dostaje na wejściu i co zwraca. I teraz jest tak, że każdą metodę możemy zamienić na funkcję, czyli one są konwertowane w locie, także generalnie też przekazując metodę, tak naprawdę tam się dzieje konwersja do funkcji i ostatecznie przekazujemy funkcję, więc możemy też tak jakby zadeklarować, że potrzebujemy funkcji, która przyjmuje jakiś parametr i coś zwraca. Tak, to jest jakieś takie trochę uproszczenie. Mamy wiele więcej innych jeszcze konstruktów języka, natomiast widzimy, że mamy właśnie w Javie mamy bardzo dużo różnych takich podejść, że mamy powiedzmy metody, pola i to jest trochę inaczej traktowane. W skali jest tak, że w momencie, że metoda się różni od funkcji tylko tak naprawdę tymi trzema literami i poza tym, że stała jest ewaluowana tylko raz. Także w bardzo prosty sposób możemy też robić takie optymalizacje. Jeżeli mamy jakieś metody i w pewnym momencie chcemy powiedzieć ok, ja chcę to tylko raz wyliczyć, a niech dalej będzie reużywane, no to po prostu zmieniamy def na val. Więc to jest całkiem fajne i też nie mamy tego
rozróżnienia, że coś jest statyczne, coś jest niestatyczne. Po prostu mamy te obiekty i te obiekty to są takie jakby singletony, więc to się zachowuje tak samo jak jakaś instancja klasy, tylko po prostu mamy dostęp przez nazwę tej klasy do niej. Także sytuacja podobnie wygląda też jest, generalnie też jest takie uogólnienie, że pakiety też są obiektami. Czyli dosyć podobnie się zachowują jak obiekty. Czyli możemy sobie zadeklarować, że importujemy wszystkie pola obiektu. Może na przykładzie pokażę. Ups. Możemy zrobić sobie import wszystkich pól obiektu i w tym momencie mamy dostęp już do A. Także ten obiekt tak naprawdę nie różni się za dużo od pakietu. Po prostu jest ta, jedyna taka różnica jest, że ten obiekt później możemy przekazywać do naszych jakichś tam kolejnych wywołań w naszych metodach. Inna ważna rzecz, na której mi zależy w języku programowania, to jest bezpieczeństwo. I to daje też skala. Jest podobnie jak w Javie, mamy statyczne typowanie. Także jeżeli zadeklarujemy, że mamy jakiś typ, to mamy pewność, że to się nie zmienia. Także to ogranicza sporą ilość błędów. Także istotną rzeczą jest, którą wydaje mi się, że jest, którą można nie lubić, to, że nie mamy pewności, że nasza aplikacja nie zmieni reguł gry. O co w tym chodzi? Defaultowo kolekcje w Javie mieliśmy mutowalne, czyli w momencie, kiedy przekazujemy do jakiejś metody kolekcji, ktoś może nam ją zabrudzić, coś zrobić z tym niefajnego. Wyobraźmy sobie taki interfejs Cantera. No, jest to dosyć abstrakcyjny przykład, jakoś jego implementację. I w tym momencie tam ktoś może po prostu stwierdzić, że poza tym, że zliczy te obiekty, jeszcze coś tam nam dodatkowo nabroi. I to jest bardzo niemiłe. Raczej domyślam się, że raczej takiego kodu nie zobaczycie u swoich kolegów, koleżanek. Natomiast w momencie, kiedy coś jest dozwolone, to może zostać wykorzystane, więc ktoś może zmienić reguły gry. Możemy mu coś przekazać i on może nam to pozmieniać. Co sprawia, że musimy się skupiać na tym, w których miejscach naszej aplikacji jest możliwe, że ta nasza kolekcja zostanie zmodyfikowana i przez to nie możemy się skupić na tym faktycznym problemie, który rozwiązujemy. Używając kolekcji niemutowalnych nie mamy takiej możliwości, czyli w skali standardowych kolekcjach albo zróbmy wektor. Dated. Zmieniliśmy sobie pierwszy element na 123. Dostaliśmy nowy wektor. I teraz widzimy, że w starym jest nic się nie zmieniło. I to wydaje mi się, że to jest bardzo fajne używanie takich niemutowalnych kolekcji. Co więcej, fajnie jest też te same wnioski, które płyną z używania kolekcji, realizować też w naszym kodzie. Czyli jeżeli przekazujemy komuś jakiś obiekt, no to też może zróbmy to w ten sposób, żeby nie mógł nam ten obiekt zmieniać. No i na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest niemożliwe,
że przecież musimy zmodyfikować obiektyw w naszym kodzie. Natomiast pracując ze skalą, okazuje się, że w wielu przypadkach generalnie możemy tego unikać i dzięki temu jesteśmy mniej musimy myśleć o tym, w których momentach ta nasza logika domenowa zostaje zmodyfikowana. Skala daje fajne rzeczy, które umożliwiają nam pisanie takiego kodu. Tak, jasne? W tym momencie ta kolekcja jest kopiowana, znaczy ta wartość jest kopiowana? Tak, tylko że to nie jest do końca tak, że ona jest w pełni kopiowana, dlatego że to, że coś jest niemutowalne, daje dodatkową też informację dla twórców biblioteki. Mogą sobie robić jakieś optymalizacje, czyli jeżeli mamy jakąś dużą kolekcję, to twórca biblioteki może powiedzieć, że aha, ktoś aktualizuje jedno pole, to mogę zrobić taką sprytną kolekcję, która będzie generalnie odwoływać się w każdym przypadku do tej pierwszej kolekcji, a tylko w tym jednym polu będzie się odwoływać do zmienionej wartości. Także to nie jest prawdą, że to jest jakiś straszny narzut wydajnościowy. Generalnie to w wielu przypadkach to ma prawo działać bardzo szybko i to działa dosyć, no to działa całkiem nieźle. Mówisz o tym też, że nie musimy się martwić o mutowanych obiektów, tak? Bardzo. Znaczy, bo prawie równie dobrze możemy tworzyć niemutowane obiekty i też się nie musimy martwić przekazywania. Tak, tak, zgadza się. Tylko, że ja nie... Tak, ja mówię, że to jest fajna rzecz, że mamy to bezpieczeństwo i teraz pytanie, jak mocno nam, jeżeli się z tym zgodzimy, to pytanie, jak mocno nam język w tym pomaga i właśnie w Javie nie ma za bardzo takiego wsparcia, tutaj chciałem właśnie pokazać, mamy w skali wbudowane coś takiego jak case classy, które umożliwiają nam tworzenie kopii poprzednich na podstawie aktualnie istniejącego obiektu. Okej, i to chciałem właśnie pokazać, a w sumie nawet nie mam do tego przykładu. Jak to działa? Powiedzmy, że user name. Definicja takiej case klasy mało różni się od zwykłej klasy, poza tym, że jest przedrostek case. I teraz ta case klasa udostępnia nam metody copy. I wywołując tą metodę copy, możemy odwołać się, możemy zmodyfikować tylko część parametrów. Czyli standardowo pisząc taką mutowalną klasę user, prawdopodobnie byśmy wystawili setery. Jeżeli chcielibyśmy w Javie, żeby ona była niezmodyfikowana, tylko żebyśmy dostawali kopię, to prawdopodobnie byśmy pisali swoje metody, w których byśmy mieli with name, with age. I w tych metodach byśmy tworzyli na nowo new, powiedzmy user i zmieniali mu age'a, a resztę przepisywali. No i właśnie w skali mamy te copy, czyli mamy takiego sporego power-upa do tego, żeby tworzyć obiekty, które nie zmieniają swojego stanu, czyli które są niemutowalne. Inna rzecz, którą też tutaj pokazywałem, no to, że deklarujemy sobie stałe przez słowo kluczowe val, czyli mamy dosyć łatwy skrót do stałych. Nie musimy pisać final i tam później deklarować nazwę i typ, tylko po prostu piszemy val. Różnica między stałą a zmienną w skali jest w jednej literce, po prostu jeżeli chcemy zrobić zmienną, to piszemy var. A jeżeli stało, to val. Czyli to też jest kolejny taki krok naprzeciw temu, żeby łatwiej pracować z niemutowalnymi obiektami. Czemu nie dostaliśmy tam, bo że konstruktor jest niezainteresowany? Tak, pamiętam,
No właśnie, no to jest to w sumie o czym mówiłem, że my deklarujemy pola, które są potrzebne do skonstruowania klasy, a nie konstruktor. Czyli w momencie, jak zadeklarowaliśmy pola, to mamy też już od razu konstruktor. To jest tak jakby połączone w skali. Okej. Inną rzeczą, która daje nam bezpieczeństwo przy pisaniu naszej aplikacji, to jest option. Ups, to nie to. No kurde. Dobra, tak nie działa, to tak zrobimy. Wow, nie będzie tego widać. Okej, powiedzmy, że mamy sobie klasę user w Javie i teraz chcielibyśmy sobie zrobić jakąś taką usługę, która będzie nam zliczała długość całego nazwiska tego usera. Okej, mamy tego usera. I mamy też ten counter. Wow. Znowu mi się walił Java rep, niestety. O. Okej, mamy sobie tą usługę. No i teraz jaki jest problem w tej usłudze? Nie wiem, czy to widzicie od razu. Ktoś ma jakiś pomysł? Problem jest taki, że dużo osób nie ma drugiego imienia, więc prawdopodobnie ktoś tu wstawi nula po prostu. No i dostaniemy null pointer. To jest nieprzyjemne. Jak mogliśmy się ustrzec, pisząc tą usługę, od tego błędu? Tak, to jest bardzo też fajna uwaga. Mamy w Javie 8 optionale. Mamy też option w skali. Tak przeleciało. Deklaracja klasy user tutaj mamy i teraz napisałem analogicznie usługę liczącą długość i co widać, dostaliśmy informację, że value length is not a member of option od string. Dlaczego? Dlatego, że zadeklarowaliśmy, że mamy optional second name, który jest option od string. Czyli jawnie powiedzieliśmy, że ten nasz user może mieć opcjonalne drugie imię. I to nas zmusza do tego, żeby poprawnie zaimplementować tę funkcję liczącą. Może to wyglądać w ten sposób. To jest takie dosyć
Tak generalnie byśmy tego nie zapisali w skali, ale to pokazuje prosto koncepcję optionali. Po prostu optional to jest takie pudełko, w którym możemy sprawdzić, czy coś jest zdefiniowane, po czym możemy wyciągnąć tą wartość, która jest zdefiniowana, bo już wiemy, że jest zdefiniowana, no i wykonać na niej dodatkowe operacje. Jeżeli jest niezdefiniowane, no to możemy obsłużyć to tak, jak uważamy, czyli powiedzmy tutaj 0. Tylko generalnie to jest dosyć, w skali dosyć często pracujemy z tymi optionami, więc to jest taki dosyć częsty pattern, więc jest pomysł taki, żeby połączyć ten isDefined z getem, więc jakby to wyglądało w skali tak, jakbyśmy to napisali tak idiomatycznie bardziej. Napisalibyśmy to w ten sposób, że wzięliśmy to opcjonalne drugie imię, zmapowaliśmy je do jego długości, dodając jeszcze jedynkę jako separator i wyciągnęliśmy tą wartość, a jeżeli nie była zdefiniowana, no to wyciągnęliśmy 0. Na pierwszy rzut oka może to się wydawać nieczytelne, natomiast można się, jeżeli się z tym popracuje trochę dłużej, no to jest to naprawdę fajny mechanizm, dzięki któremu rozwiązujemy właśnie takie przypadki, co jeżeli ktoś jest opcjonalny. Tak, i to jest taki właśnie obrazek, w jaki sposób to działa. Czyli po prostu deklarujemy jakąś funkcję, która nam zmapuje tą wartość i teraz jeżeli byśmy nie mieli żadnej wartości, no to by po prostu dostalibyśmy dalej brak tej wartości. Nie pokazałem wam, w jaki sposób utworzyć teraz tego usera. Generalnie nie możemy już zrobić tak jak wcześniej. Bo dostaniemy też błąd kompilacji, że tutaj jest potrzebny option. Dlatego musimy zadeklarować, że tutaj przekazujemy som od drugie imię. A co w przypadku, gdybyśmy nie chcieli przekazywać tego drugiego imienia, po prostu piszemy non. No i wracając jeszcze do tego nothing, o którym wspomniałem na początku, to też jest tutaj taka ważna rzecz. Wow. Generalnie non to jest po prostu option od nothing. To dzięki temu, że mamy tego wspólnego potomka w strukturze dziedziczenia, deklarując jednego nona jako obiekt, który jest implementacją option od nothing, w tym momencie ten non pasuje w każde miejsce. Czyli jeżeli gdzieś mamy powiedzmy wymagane option od int, no to możemy wstawić nona. Tak samo w option od string też non. Też pasuje non. Czyli to też jest taki fajny mechanizm, który jest używany dosyć często w skali. Tak, jeszcze inna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna w języku, to jest to, żeby język był ekspresyjny. To znaczy, żeby czytając kod, żebym miał jak najwięcej możliwości skupienia się na prawdziwej logice domenowej, czyli żebym nie musiał analizować jeszcze dodatkowych jakichś takich zaszumiaczy. No i to też daje nam skala. Mamy to deklaratywne programowanie, wsparcie dla niemutowalnych kolekcji. Mamy też opcjonalne kropki, nawiasy, dzięki którym możemy pisać fajnego DSL-a. Mamy opcjonalne nawiasy klamrowe w metodach z jednym wyrażeniem,
Czyli jeżeli mamy jakąś prostą metodę, która robi jakieś ewaluacje, jakieś, powiedzmy jakaś funkcja matematyczna, no to nie musimy tych klamr dodatkowych dawać. Mamy też parę innych mechanizmów, które chciałem pokazać. Nazwane parametry metod, o których też już wspominałem i domyślne wartości parametrów metod. Chciałbym opowiedzieć też chwilę o implicit klasach. Co to jest? Skala nie ma czegoś takiego, co mamy bardzo fajna rzecz w Groovim. Na Incie mamy dostępną metodę times. Ale to nie jest duży problem, dlatego że w skali mamy mechanizm implicit class. Jak to działa? Działa to tak, że mówimy, że mamy jakąś klasę i w momencie, kiedy na Incie będzie ktoś wywoływał metodę times, to niech kompilator nam znajdzie tą implicit klasę, która opakuje nam tego inta i wywoła tego timesa. Czyli dzięki zadeklarowaniu takiej implicit klasy dostaliśmy to samo, co mamy w Groovim. Wow, jeden to jest trochę słaby przykład, ale... tak, czyli widać, że do inta rozbudowaliśmy o nową metodę. To jest fajna rzecz, dlatego że często dostajemy jakieś API i nie mamy możliwości je zmodyfikować. Powiedzmy, mamy, nie wiem, Yoda Times czy jakieś inne takie standardowe biblioteki, ale brakuje nam jakichś pomocniczych metod do tych bibliotek. Do tej pory w Javie byliśmy skazani na to, że musieliśmy zrobić sobie jakieś metody, które będą przyjmować ten obiekt i dodatkowo jeszcze jakieś powiedzmy domknięcie teraz. I to jest dosyć nieczytelne, bo wyglądałoby to pewnie w ten sposób. No a dzięki implicit klasom możemy to bardziej opisowo zadeklarować, czyli możemy po prostu dodać sobie tą metodę do trójki. I to jest też sprawdzane na etapie kompilacji, więc to nie jest tak jak w Groovim, że nie wiemy, czy tam ktoś powiedzmy przychwycił brak tej metody, tylko musi być jawnie powiedziane na etapie kompilacji, że ktoś zadeklarował tą implicit klasę. Poza tym skala też zdejmuje ograniczenie z wielodziedziczenia. Mamy możliwość deklarowania traitów. Traity zachowania to są takie interfejsy, trochę jak javowe, ale mogące posiadać dodatkowe metody. Czyli wyobraźmy sobie, że mamy takiego traita logging, który będzie nam dostarczał logowanie. I teraz możemy sobie w dowolnej klasie po prostu rozszerzyć dodać te zachowanie i w tym momencie mamy dostęp do metod tego zachowania. Czyli widać, że dodaliśmy logowanie. I możemy dowolną ilość tych zachowań dodawać, także... no właśnie, pola są tak samo jak metody. Generalnie te same zasady się tyczą, także mamy dostęp też do pól. Jedyna różnica między abstrakcyjną klasą a traitem, moment, w którym mówisz, że nie możesz już używać traita, musisz użyć abstrakcyjnej klasy, to jest konstruktor, czyli to są metody, to są pola potrzebne do skonstruowania. Czyli jeżeli mamy jakieś takie dziedziczenie, w którym w trakcie decydowania o tym, jak powstaje obiekt, musimy tej strukturze nadrzędnej przekazać tą informację o, powiedzmy, jakieś tam pole przekazane do konstruktora, to w tym momencie dopiero jesteśmy skazani na użycie abstrakcyjnych klas. Natomiast... Nie da się tego obejść? No bo jakbyś zrobił override,
zrobił, zdefiniował defa w twoim trajcie i zrobił override val. Jeśli to było coś prostego oczywiście w klasie, no to można by było chyba to też. W ten sposób możemy sobie zapisać, prawda? Val i powiedzmy, i teraz class b extends t. I tutaj będziemy mieć df jakaś metoda równa się i. I to generalnie zadziała. What? Tak. Czyli mogliśmy sobie zadeklarować, tylko że ta wartość jest ustalana już w momencie deklarowania traita, czyli nie możemy przekazać, że tą wartość jako konstruktor do tego traita. W konstruktorze B powiedział override val i równa się 15. Można, tak. Tak, tak bym przeładował to i, które mam. No tak, tylko że znowu musiałbyś jakby wiedzieć w momencie utworzenia to znać tą wartość, znaczy tak, bo nie wiem, chcesz powiedzmy zadeklarować klasę B i chciałbyś zrobić override, to było i, tak? I równa się 2. Tak? To o to chodziło. Generalnie tak możemy zrobić. Natomiast jeżeli tutaj już byś chciał przekazać jakieś pole, powiedzmy, field jakiś int, i chciałbyś przekazać to później temu naszej, tej klasie nadrzędnej, która wymaga tego pola, bo coś tam robi w trakcie konstrukcji, no to już tego nie będziesz mógł zrobić na trajcie. Czyli tutaj trajtowi nie możesz zadeklarować jakiejś listy parametrów. Mogę powiedzieć override val w konstruktorze. No tak, tylko że... Zdefiniuje okay, ale trajt będzie mógł to użyć dopiero w dalszych etapach. Jakby przy tworzeniu tego nie użyje, to nie? Tak? Tak, są to zwykłe pliki classes. Nie jest możliwe, albo jest bardzo ciężkie, natomiast używanie skali z Javy. Czyli są to co prawda pliki classes, natomiast te klasy, które ten bytecode, który się wygeneruje, nie jest kompatybilny z bytecodem Javy, więc ciężko jest, możliwe, że się da, ale to przez jakieś, powiedzmy, nie wiem, pewnie jakieś narzędzia, które operują na bytecodzie, odwoływać się do tych klas skalowych z Javy. Natomiast z drugą strony działa to jak najbardziej ok, czyli ze skali możemy bez problemu używać Javy. No właśnie nie. Bez instancji, znaczy tylko definicję, to chyba standardowo do interfejsu się skompiluje. Wiesz co, trzeba byłoby obejrzeć, jak wygląda ten skompilowany kod, ale na pewno nie będziesz mógł ekstendować tego, no nie wiem, nie wyobrażam sobie, w jaki sposób można byłoby później ten trik z wielodziedziczeniem użyć w Javie. Znaczy chodzi o to, że jeśli byś definiował traita jako interfejs, a taki w sensie jako interfejs, że tylko metody tam są, znaczy definicje metod, przepraszam, deklaracje metod, a bez definicji, no to w tym momencie to są kompilowane do takich standardowych interfejsów. A jeśli dorzucisz tam coś od siebie z implementacją, no to już zapomnij. Troszeczkę tam potem jest więcej magii. No tak, możliwe. Mówisz tutaj o wielu dziedzinach, w takim sensie, że powiedzmy trajtami, tak? Tak, możesz miksowywać wiele trajtów. Jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o traity, to jest to, że możesz powiedzieć, do czego możesz miksować traita. Czyli możesz zadeklarować, to się w ten sposób robi, że tego traita będziesz mógł miksować tylko do jakiejś określonej klasy. Czyli możesz takie ograniczenia robić. No i możesz zadeklarować więcej traitów. To jest takie ograniczenie, mówię, co możesz pomiędzy dziedzinami, tak? To jest... No, można tak to powiedzieć. To jest takie jakby ograniczenie, tak. I później pewnie dałoby się new string with T2, da się tak? Ciężko powiedzieć. Czy to jest final? A nie, to jest final klasa. No, natomiast mogliśmy w selfie dać jakąkolwiek inną klasę i w ten sposób zapisuje się to wielodziedziczenie, czyli
deklarując klasę, na początku musimy powiedzieć extends, ale już później dalej stosujemy with, czyli with tam kolejne traity. No i to też jest fajny mechanizm, który sprawia, że, bo jakbyśmy to zrobili w Javie, to też da się ten sam efekt osiągnąć, tylko po prostu użylibyśmy prawdopodobnie kompozycji, czyli byśmy stworzyli sobie jakieś takie pomocnicze obiekty w naszym kodzie i później byśmy się odwoływali do nich. No i to nam wprowadza taki w niektórych przypadkach zaszumiacz. Jeżeli chcemy dodać logowanie, no to po prostu chcielibyśmy wywołać metodę debug, bo tak jest po prostu jakby krócej. No, no to też mamy już jakieś tam... tak, co tutaj chciałem jeszcze opowiedzieć? A właśnie, mamy jeszcze pattern matching. Pattern matching to jest też taka fajna rzecz w skali. Tak, znowu mamy tą naszą, powiedzmy, deklarację usera. I teraz możemy sobie zadeklarować jakąś klasę, która w jakiś sposób opisze nam tego usera. I w skali mamy dostęp do takiego mechanizmu pattern matchingu, który jest takim, to jest określane, że to jest taki switch na sterydach. Generalnie mamy dużo więcej możliwości niż w standardowym switchu w Javie. Możemy sobie robić właśnie takie bardziej skomplikowane wyrażenia. Tutaj widać, że tak, w momencie, kiedy mamy usera, mamy te jego pola, możemy powiedzieć, że część pól nas nie interesuje, czyli to jest podkreślenie. I możemy później jakieś dodatkowe wyrażenia robić, czyli na przykład dla wieku większego niż 18 mamy taki komunikat. User miał zadeklarowane pole mail, które jest boolean. W momencie, kiedy opisujemy tą deklarację, że w tym miejscu chcielibyśmy obsłużyć usera z mail true, no to wtedy wywoła się, zostanie zwrócony taki wynik. A jeżeli mail będzie na false, no to taki wynik. Także to jest tylko jakby taka mała namiastka. Generalnie największy zysk, jaki nam daje, to, że jesteśmy w stanie pisać swoje ekstraktory, czyli możemy sobie sami zadeklarować swoje reguły na switcha, czyli ten switch możemy rozbudowywać. Takim przykładem tego są powstają teraz takie, są dostępne takie biblioteki do operowania na XML-ach, gdzie możemy powiedzieć, że interesuje nas XML, który dokładnie spełnia takie warunki, że ma, powiedzmy, zadeklarowane trzy pola i tam gdzieś tam głęboko jest jeszcze wstawiona jakaś wartość. Więc to daje nam dużo możliwości i wydaje mi się, że to jest przyjemniejsze niż czytanie takich drabinek ifów, w których próbujemy rozwiązać wszystkie problemy. To jest takie właśnie bardziej deklaratywne, deklarujemy, w jaki sposób określone sytuacje mają być obsłużone. Także to jest kolejna fajna rzecz. Tak. Tak, i generalnie to są rzeczy, które chciałem, z którymi się chciałem podzielić. To właśnie to, co mi się podoba, czego szukam w sumie w każdym języku, czyli nie mówię tutaj o skali, no to jest właśnie łatwość eksperymentowania, czyli to, że mamy mały próg do zrealizowania jakichś prostych rzeczy, czyli nie musimy pisać jakiejś dużej ilości kodu, żeby zrealizować po prostu, nie wiem, jakiś prosty problem. Poza tym nie musimy też się zastanawiać, czy
użyjemy pola, metody, czy napiszemy te pole z użyjemy małego inta, czy dużego, jest jakaś tam spójność, która powoduje, że możemy się skupić na rozwiązywaniu faktycznie problemu, który mamy. Bardzo ważna rzecz to jest to bezpieczeństwo, czyli że kompilator odwala za nas jakąś tam pracę. Jesteśmy w trakcie kompilacji w stanie część problemów rozwiązać i przez to te błędy po prostu nie przechodzą dalej. No i jeszcze inna właśnie ważna rzecz, no to jest ekspresyjność, że dzięki tym takim mechanizmom właśnie jak pattern matching, czy też wielodziedziczenie, czy też te implicit klasy, możemy pisać ten kod bardziej ludzki, czyli może on wyglądać bardziej tak, jak rozmawiamy z naszym klientem i on opowiada nam tu, jak działa, jak by chciał, żeby to działało. Więc to jest też bardzo fajna rzecz. No i tak jak mówiłem, te reguły się nie tyczą tylko skali, więc ja generalnie szukam tego w językach, a skala jest takim językiem, który mi to daje, więc dlatego jest bardzo, uważam, że jest fajna. Tutaj też, jakbyście chcieli, to ta prezentacja i kody źródłowe są dostępne na GitHubie. Poza tym inne rzeczy, które warto sobie przejrzeć, to są oficjalny style guide. Jeżeli chcecie się pobawić trochę ze skalą, to warto zajrzeć na tą stronę i poczytać parę takich wskazówek, w jaki sposób pisać. Bardzo fajna rzecz to są dobre praktyki od Twittera, które mamy. Jest taka książka Effective Scala, w której właśnie jest dużo fajnych rzeczy, w jaki sposób nie zachłysnąć się tą skalą, czyli nie popaść właśnie w nadmiar używania różnych tych takich bajerów, żeby nie oderwać się od tego, żeby ten kod był dalej czytelny, więc to też jest warte obejrzenia, polecam. A także jest prezentacja Garetha Smitha, o której mówiłem na początku. No i teraz czas jest na jakieś pytanka. Tutaj dwie wejściówki, którymi chciałbym się podzielić, to tutaj kolega dużo zadawał fajnych pytań. Tak, wszystkie. Tak? No to może właśnie jakieś pytania jeszcze? Może jakieś frameworki webowe, w których można by wykorzystać skalę? No, dobre pytanie to też. Frameworki webowe, polecam Playa. Play jest takim frameworkiem podobnym do Railsów, podobnym do Grailsów też, czyli takim standardowym frameworkiem MVC, w których mamy gdzieś tam na początku jakiś router, potem definiujemy kontrolery i mamy też jakieś tam widoki. Inny fajny framework, który trochę inaczej podchodzi do tematu, to jest Lift Framework, którego polecam też. Który w pewnych momentach jest o dziwo podobny na przykład do PHP-a, co może się wydać śmieszne. Jest taka koncepcja view first, czyli pisząc w lifcie zaczynamy od tego, że deklarujemy po prostu indeks HTML i tam deklarujemy też takie snippety, które później możemy sobie obsłużyć w kodzie i to też jest bardzo fajny framework. A poza tym jeszcze polecam też Spraya. Jeżeli nie potrzebujemy za dużo, tylko potrzebujemy serwować powiedzmy HTML-a i mamy takiego single page application, czyli większość kodu się dzieje w naszym JavaScripcie, no to możemy użyć Spraya, który jest bardzo cienki, bardzo łatwo się tego używa, po prostu bardzo mały próg do tego, żeby zaserwować jakiegoś właśnie JavaScripta i obsłużyć jakiś kontroler. Tutaj może jakieś pytanie, a wejściówka? Dwa pytania. Jak wygląda wsparcie o stronę IDE typu IntelliJ czy Eclipse? Druga sprawa, jak z dostępnością bibliotek powiedzmy przez Braille'a czy Maven'a tutaj? Gdzie myślimy już o takich bardziej projektach powiedzmy, które będą wdrażane? Tak, jeśli chodzi o wsparcie, to ja osobiście używam IDEI i IDEA się sprawdza całkiem nieźle. Nie daje rady w niektórych sytuacjach, bo mamy dostęp do, możemy używać, gdy używamy bardziej skomplikowanych
bibliotek, tak jak powiedzmy Shapeless, który dostarcza nam różne makra, ale w większości przypadków to działa. Jest jeszcze podobno dobre wsparcie w Eclipse. Nie wiem, jak w NetBeansach. Jeszcze pytałeś się poza... jakieś narzędzia do budowania projektów. Ja używałem SBT. SBT jest dosyć podobne do Gradle'a, tak na dobrą sprawę. Trochę jest... Ja, jak miałem takie odczucia, jak zaczynałem używać SBT, to było to, że wkurzało mnie, że musiałem dosyć dużo wiedzy zdobyć na temat składni tego SBT, bo on tam wprowadza różne takie swoje operatory. Więc to może trochę przerazić na początku, ale potem się tego całkiem fajnie używa. Ja mam podobne doświadczenie, takiego, że nie znam głębiego, to patrzyłem się na to i myślałem, no jeżeli chcesz coś większego zrobić, to musisz szukać. Tak, tak. A my też w projektach używaliśmy po prostu Mavena, czyli to jest wszystko na JVM-ie, więc spokojnie możemy też używać Mavena. Generalnie też z tym zbuduje nam Jara czy tam Vara i to jest spoko. Może działa. Jakieś jeszcze pytania? Tutaj jakieś pytanko jest? Jego wsparcie, jest takie narzędzia skierujące, to są profilery, dekompilatory, coś takiego istnieje? Wiesz co, generalnie ja używałem, raczej używam, nie używam zbytnio profilerów, bardziej samplery używam, czyli nie wiem, na przykład JVisual VM-a i to tam spokojnie działa, tak. Może nas czasem zdziwić to, że nie wiem, powiedzmy nasz kod jest wykonywany w jakiejś metodzie dolar, dolar, coś tam, gdzieś tam, gdzieś w bekach skali, ale generalnie jeżeli szukamy wystąpień tego naszych klas, no to jest jak najbardziej da się odgadnąć, w którym miejscu ten profiler jest, więc ten sampler jest, więc to działa. Do dekompilacji nie używałem, ale to też zadziała, tylko że właśnie ten bytecode, myślę, że to powinno zadziałać, tylko że ten bytecode prawdopodobnie wyjdzie nam... Znaczy, prawdopodobnie zadziała też JAT, nie wiem, używałeś Java Decompiler? No to wydaje mi się, że powinien zadziałać, tylko domyślam się, że ten kod, który zostanie zwrócony, to będzie taki javowy, jakiś bardzo nieczytelny kod, więc nie sądzę, żeby to było jakieś takie super fajne. Czy miałeś już takie przypadki, że pisałeś jakąś aplikację w Scala i po jakimś czasie doszedłeś do wniosku, kurczę, może jednak lepiej to było na Switchach? Dobre pytanie. Na początku, jak pisze się w Scala, można natrafić na taki ból, że spędziłem cały dzień, żeby coś się skompilowało, co może się wydać dziwne. Ale później z czasem wydaje mi się, że to jest, już się coraz mniej tego czasu spędza na to, żeby doprowadzić, żeby się kompilowało. No a poza tym zaczyna się dostrzegać to, że faktycznie gdzieś tam jesteśmy bezpieczniejsi, jest mniej błędów na produkcji, więc ogólnie myślę, że to jest ruch w dobrą stronę. I raczej nie miałem... No i mnie najbardziej boli to w Javie, że jednak jest ta wsteczna kompatybilność, przez co ciągle musimy pisać sporo tego takiego boilerplate'u. Idą naprzód, ale ciągle jakby trzyma ich ta wsteczna kompatybilność, z czym Scala mogła sobie pozwolić na zerwanie, więc raczej bym nie wrócił do Javy, chyba żebym musiał. Też mam pytanie ciągnąc ten temat frameworków. Czy te przez ciebie mają wsparcie jakieś do mappingu, komunikacji z bazą danych, czy jest coś takiego jak Hibernate, jako osobna biblioteka? Tak. Żeby się nie napisać. Tak, jest trochę inne podejście w frameworkach ORM-owych. Właściwie to się nie nazywają ORM-owe dla Scala. Dlatego, że taki framework jak Hibernate stawia mocno na mutowalność. W sensie te obiekty domenowe, które tworzymy, te encje, modyfikujemy ich stan, a w Scala raczej staramy się pisać niemutowalnie, więc jest taki pomysł, żeby dostarczać frameworki, które umożliwią nam przetransformowanie obiektów. Takim przykładem jest powiedzmy Slick.
które tą encję z bazy w jakiś sposób utworzą, natomiast potem będziemy musieli już użyć jakichś właśnie jakichś takich modyfikatorów, które stworzą nam kopię tej encji i znowu je przekazać do baz, do tego naszego DAO, czyli nie ma czegoś takiego, że nasz silnik nasłuchuje na zmiany w samym obiekcie. To my musimy jawnie powiedzieć, że zmieniliśmy obiekt i go wypychamy, a framework jedyne co załatwia to to, że tą encję zmapował nam do obiektu w skali. I, no i tu właśnie jest Slick. Jest jeszcze Squirrel. Jest jeszcze, też Lift ma też swojego ORM-a, jest parę takich projektów. Jeszcze jakieś pytanka? A jeszcze byś mógł wrzucić jakieś biblioteki, coś Siola, Głowa, do Java, coś w tej No, Głowa jest zbudowana w język, ale na pewno jest parę fajnych bibliotek. Scala Utils, myślę, że wart jest polecenia. Jest sporo ludzi hejtuje Scala Zeta, do tego, że wydaje mi się, że główny taki zarzut jest, że on wprowadza sporo takich różnych swoich operatorów, co jest niemile odbierane. Natomiast też ma fajne rzeczy. Na przykład ma walidacje, które pozwalają nam pisać. My to bardzo często używamy, bardzo mocno używaliśmy w projektach, w których walidujemy dużo różnych rzeczy i później chcemy je zagregować. I właśnie to nam udostępnia ten Scala Z, więc też polecam Scala Z. Jest jeszcze Shapeless, który też ma parę takich fajnych bajerów, ale trzeba uważać, jak się ich używa, bo czasami może być właśnie brak wsparcia w IDE albo coś w tym stylu. Więc trzeba ostrożnie używać. A jeszcze, jeśli chodzi o frameworki testowe, to fajny jest Scala Test i Spec. I też jest jeszcze fajna rzecz, Scala Check, która umożliwia robienie takich testów randomowych. To też jest świetna rzecz, którą polecam. Jeszcze jakieś pytanka? Mamy jeszcze wyjściówki? Nie. Okej. Okay. A to już pytanie.